W ostatnim filmie pokazałem, jak przeszedłem jedną z najtrudniejszych misji w 60 sekund korzystając z minigana. Lecz zarzucaliście mi, że robiąc tą misję korzystałem z kodów. I tak zrobiłeś ją na kodach, bo ta misja jest jakoś z tych pierwszych, więc na początku gry nie ma się minigana. Minigun jest to najmocniejsza broń w całym GTA San Andreas i zdobycie jej poprzez kody jest niemożliwe. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, czy można pozyskać go na początku gry bez korzystania z modów czy trainerów? Pierwszym krokiem jest udanie się na lotnisko Los Santos, kradniemy samolot Dodo, a następnie lecimy w stronę Las Venturas. Dokładnie na dzielnicy Rockshore East. Naszym zadaniem jest szybkie zdobycie minigana, wchodząc na budowę i wspięcie się na najwyższe piętro rusztowań, gdzie bierzemy leżącego minigana. Powiedziałem szybko, gdy przekraczając granicę w mieście goni nas policja i posiada nam 4 gwiazdki. Jesteśmy narażeni na śmierć, dlatego też szybko kradniemy jakikolwiek pojazd, którym dojeżdżamy na lotnisko Las Venturas oraz wsiadamy do szamana. I ostatnim etapem jest dolecenie na Grove Street oraz bezpiecznym wylądowaniu i zapisaniu gry. Tak właśnie zdobyłem minigana w pierwszych etapach gry.